To był bardzo dobry kwartał, ten drugi. Osiągnęliśmy 605 milionów zysku netto. To jest znacząco powyżej drugiego kwartału zeszłego roku, pierwszego kwartału tego roku, ale też powyżej drugiego kwartału roku 2019, który, trzeba przypomnieć, był w dużo wyższym środowisku stóp procentowych. Przede wszystkim zawdzięczamy wzrost, ten dobry wynik wzrostom dochodów. One kwartał znacząco się poprawiły, ponad 6%. Widać dobrą odbudowę po stronie wyniku prowizyjnego. Zawdzięczam i sprzedaży zarówno kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, fundusze inwestycyjne. Zakładamy w strategii wzrost między 6 a 8% w skali roku portfela kredytowego. Największą wartość w naszym odczuciu dla akcjonariuszy generuje się wtedy, kiedy biznes bankowy robi się w sposób konsekwentny, oparty na relacjach, dobrym zrozumieniu klienta, dobrej polityce kredytowej, i w ten sposób wyniki są powtarzalne i dobrej jakości. Powtarzalność naszych wyników jest naprawdę unikalna w sektorze bankowym. Przez wiele lat to bank Pekao S.A. był tym właśnie bankiem, który przyciągał kapitał dywidendowy poza Polski i miał bardzo wielu inwestorów poprzez to, że potrafił w sposób powtarzalny wypłacać regularnie dosyć wysokie dywidendy. To jest kolejny rok, który dowodzi właśnie, że ta konsekwentna polityka przynosi skutki. My wypłacimy dywidendę na poziomie 75% zysku za rok 2020, a kwotowa nasza dywidenda będzie stanowiła około 70% wszystkich dywidend wypłaconych przez sektor bankowy za rok 2020. Nasza powtarzalna polityka jest jedną z najbardziej konsekwentnych również w Europie i dowodzą temu wyniki europejskich testów warunków skrajnych. W 2018, jak były testy warunków skrajnych, byliśmy na trzecim miejscu w Europie. W tej edycji jesteśmy na drugim miejscu w Europie.